Wprawdzie urzędowa żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła. Jak mogła się skończyć, skoro z Moskwy nie wróciły jeszcze wszystkie szczątki ofiar smoleńskiej tragedii, jeżeli w tym tygodniu, jak Polska długa i szeroka, mają miejsce kolejne pogrzeby? Nadal powiewają więc flagi narodowe z czarnym kirem na domach, w oknach, na samochodach. Żałoba trwa i trwać będzie, bo nie można tak z dnia na dzień przejść nad tym, co się wydarzyło, jak gdyby się nie wydarzyło. My ciągle nie ogarniamy rozmiarów tego, co się stało, a znaków zapytania jest coraz więcej. I ta zdumiewająca gotowość pewnych mediów, żeby natychmiast ogłosić przyjaźń między narodami. Gdy w tym momencie nie chodzi nam o wrogość, bo nikt nie głosi haseł antyrosyjskich, lecz chodzi o prawdę. Prawdę o Katyniu, której pełna dokumentacja nadal pozostaje dla nas niedostępna i żaden z głównych polityków rosyjskich nie zadeklarował, że ją udostępni. A przecież bez pełnej dokumentacji oni znowu mogą zmienić swoją wersję, tak jak to już nieraz robili, i powiedzą, że to jednak Niemcy dokonali tego mordu. Dlaczego nie? Chodzi też o prawdę o ostatniej katastrofie podsmoleńskiej. I to pełną prawdę, zwłaszcza w kontekście czy to zmieniających się wersji podawanych w sposób półoficjalny, czy wypowiedzi znających się na lotnictwie polskich specjalistów, czy krążących po internecie opinii, zdjęć i filmów, które nawet mrożą krew w żyłach. Nie chodzi tu ani o tanią sensację, ani o nakręcanie nastrojów antyrosyjskich, lecz o poznanie prawdy i dopiero w świetle prawdy ustalenie stopnia odpowiedzialności. Ktoś wzywając do przyjaźni chce odwrócić uwagę od konkretów dotyczących konkretnego zdarzenia, a był nim właśnie ten niezwykle tragiczny wypadek. Zginęli ludzie, którzy w normalnych warunkach jako politycy i wojskowi, i to najwyżsi rangą, należą przecież do osób w państwie najbardziej chronionych. Mam to teraz w głowie, a nie ekscytowanie się hasłami o przyjaźni. Ktoś chce zmienić temat, gdy myśli nasze skupione są wokół bohaterów wielkiego dramatu i długo jeszcze z nimi pozostaną. Ale dlaczego mają pozostać? Przecież życie nie czeka, biegnie dalej, przed nami dziesiątki, setki spraw, które mamy załatwić. Co się stało, to się nie odstanie, a jednak nie wolno tylko tak nam myśleć, bo na życie nie składają się tylko sprawy bieżące i nie tylko to, co kiedyś może się zdarzyć. Bo życie to również przeszłość, tam znajduje się to, co trwałe, co potrzebne dziś i jutro. Bo gdy myślimy o wielu postaciach, które właśnie odeszły, to przecież nosiły one w sobie pewne idee, które my musimy w siebie przyjąć, wzmocnić je i ponieść dalej. Bo człowiek to coś więcej niż tylko ciało, które wcześniej czy później zamieni się w proch. Wiara nam mówi, że Bóg je wskrzesi. Człowiek to również myśl i miłość, które trwają, jeśli ludzie potrafią zapamiętać. I właśnie wiele z tych ofiar swoją myślą, miłością, postawą i czynem uosabiało to, co mamy, co musimy zapamiętać, co dla nas stać się ma wzorem dla naszego życia. Dlatego nie wolno zapominać. My, czując to, ciągle wracamy do tych ludzi, by im również podziękować za to dziedzictwo i natchnienie. Czasem jest tak, że gdy padnie wielkie drzewo, wokół którego było dotychczas pusto, to nagle rozsiewają się tysiące, miliony młodych latorośli, jakże podobnych do drzewa ojca. Czy nie jest tak i w naszych dziejach? Przecież gdy Sienkiewicz przywrócił postać Michała Wołodyjowskiego, jego imię lub nazwisko przybierało tysiące legionistów, którzy rozpoczęli zwycięski marsz ku niepodległości. A teraz, po śmierci wielkiego harcerza i zarazem ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej, legalnego prezydenta w odróżnieniu od nielegalnych władz PRL-u, wszystkich władz, ulice naszych miast zaroiły się od harcerzy, dziewcząt i chłopców. Jak dawno ich nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że ich nawet nie ma, a oni są.
Były i małe zuchy, i starsi harcerze, uśmiechnięci, życzliwi, pomocni, wytrwali, cierpliwi, usłużni, wrażliwi, bystrzy. To niezwykłe, jak młodzi Polacy są chłonni i spragnieni wzniosłych idei, jak potrafią docenić i rozpoznać prawdziwe wielkości, jak nie boją się trudu i poświęcenia. Właśnie z takich ludzi powstaje naród. Rodzi się szczery i czysty patriotyzm. Szczery, bo do takiej miłości ojczyzny nikt nikogo nie zmusza. Czysty, bo jest on jak najbardziej pozytywny. Nie jest zwrócony przeciwko komuś, nie jest więc nienawiścią, lecz jest zwrócony ku czemuś, czemu na imię Polska. Jest więc miłością. To cudowne, że harcerze mogli zetknąć się z kimś, kto reprezentował kulturę polską w jej wydaniu przedwojennym, a więc z zachowaniem dostojeństwa, elegancji i stosowności, o jakiej dziś wcale nie jest łatwo. A prezydent II Rzeczypospolitej potrafił to w każdym calu. Harcerze, zapamiętajcie tę postać. Niech będzie dla was pięknym i autentycznym wzorem, godnym naśladowania, polskim wzorem. Obudził się w nas patriotyzm, poszedł szerokim zakosem przez Polskę i odbił się potężnym echem wśród naszych rodaków emigrantów. Oni też odczuli, zobaczyli i zrozumieli, że Polska jest i że jest to wielka rzecz, której nie można zapomnieć ani zmarnować, że każdy Polak musi jej służyć, ale musi też jej się uczyć. Stąd przed nami wielka praca na polu edukacji i kultury narodowej, by patriotyzm nie był tylko przelotnym uczuciem. Musimy na nowo uczyć się samych siebie. Wtedy będzie Polska. I to naród rozumie, choć nie wolno mu jeszcze mówić, więc milczy, wymownie milczy, wtedy, gdy trzeba. Zygmunt Krasiński w psalmie dobrej woli śpiewał: wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie. My nad otchłanią, na ciasnym przesmyku. Skrzydła nam rosną już na zmartwychwstanie. Usta rozwarte do wesela krzyku, ku nam z błękitów, jakby z Twego łona złote jutrzenki, jakby Twe ramiona spieszą już na dół, od nieba po ziemię, by zdjąć nam z czoła wiekowych klęsk brzemię. Szczęść Boże.